Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku sztuczki światowych blogerek modowych na to, żeby wiosną wyglądać modnie. To jest naprawdę fantastyczne, że wcale nie trzeba kupować nowych rzeczy, wystarczy sprawdzić, co macie w szafie i po prostu trochę inaczej te rzeczy zestawiać. Jedne zestawienia będą odważniejsze, inne całkiem moim zdaniem ok, żeby od razu w nich wyjść na ulicę. Zaczniemy sobie od tego, że zestawienie shortów, kozaków i swetra to jest jedno z najmodniejszych zestawień street style'owych na wiosnę, lato 2021 i ja wyciągnęłam z szafy to, co miałam i w zasadzie wszystko już widziałyście, tylko jest to trochę inaczej zestawione. Zobaczcie. Oczywiście to był wielki stres, ponieważ pierwszy raz, dlatego się tak trochę śmieję, pierwszy raz po zimie spróbowałam, czy wchodzę w moje ulubione shorty. To są shorty marki One Teaspoon. Wiem, że nie kosztują mało, ale słuchajcie, ja mam te shorty 3 lata i od 3 lat nie kupiłam żadnych innych shortów. Po prostu chodzę w nich cały czas, zmieniam tylko góry, bardzo je lubię. Przez to, że są takie wycięte z boku i one fajnie wydłużają nogi. Kozaki to jest mój niedawny zakup, ale już bardzo go lubię. I tak się, wiecie, zastanawiałam nad tym chodzeniem w shortach i kozakach wiosną, bo w sumie jak ja jadę nad polskie morze i tam naprawdę nie jest ciepło i bardzo często wieje, to i tak chodzę cały czas w zasadzie w shortach, tylko zakładam ciepłe góry. I teraz jak dla Was nagrywam, to i tak mi jest mega, mega gorąco, ponieważ ten sweter jest bardzo ciepły. No i oczywiście można zapytać, jaki jest sens noszenia swetrów, jak kończy się zima, wszystkie chcemy wyjść teraz w t-shirtach i tak dalej, ale wiecie dobrze, że wiosna to nie jest, to nie są temperatury rzędu 25 stopni, tylko jednak trochę niższe, więc można zrezygnować z kurtki na rzecz swetra i zrobić właśnie takie zestawienie. Ja tutaj już zrezygnowałam z biżuterii, mam tylko jeden pierścionek i moją po prostu czerwoną bransoletkę, którą noszę cały czas. Natomiast mam biały pasek, dlatego że mam białe, w zasadzie kremowe buty, więc nie chciałam, żeby czarny pasek bardzo mocno nam tutaj przecinał sylwetkę. Więc pierwsze zestawienie, pierwsza sztuczka blogerek modowych na wiosnę to zestawienie shorty, kozaki i sweter. Można do tego dodać torebkę. W inspiracjach, które znalazłam, była etniczna torebka, ale czarne dodatki, znaczy czarne kozaki. I u mnie jest na odwrót, mam etniczne kozaki, więc mam gładką torebkę, też polskiej marki Holy Warsaw. I to jest torebka, którą można nosić w taki sposób przez ciało. Oczywiście wiecie, cały czas podciągam rękawy tego swetra, bo to jest moja sztuczka, nie modowa, tylko sylwetkowa. Zawsze podciągamy rękawy, żeby było widać nadgarstek, wtedy sylwetka wygląda dużo, dużo lepiej, ale o sztuczkach były już odcinki, możecie obejrzeć na przykład odcinek o sztuczkach wyszczuplających. Wracając do torebki, ona jest taka zielonkawa, więc fajnie pasuje do butów, fajnie dodaje trochę koloru, całości, stylizacji, robi fajną klamrę, więc te dodatki, jasne buty, jasny pasek, ciemniejsza torebka będą pasowały też do bardzo wielu innych rzeczy. Drugi trik zaprezentuję Wam od razu na tej stylówce. Można ten trik stosować w zasadzie zawsze i wszędzie. W inspiracjach, które znalazłam, była kurtka jeansowa przewiązana kowbojskim paskiem. Ja swojej oversize'owej, za dużej kurtki jeszcze nie wyciągnęłam z Pawlacza, natomiast wyciągnęłam kamizelkę, za dużą kamizelkę. Też już ją widziałyście w odcinku. No i teraz tym drugim trikiem na wiosnę, ale też pewnie trikiem trochę docieplającym tę stylizację. Tak, guziki w kurtkach jeansowych to nie jest najłatwiejszy materiał. Jest pasek w talii na za dużej kurtce jeansowej, nawet na za dużej kurtce puchowej, ale też na żakiecie, co zobaczycie za moment. Dobra, już wiążemy.
Tutaj wypuszczam sweter z jednej strony, żeby nam nie było za dużo pasków, słuchajcie, bo to też nie będzie dobrze. Czyli jak mamy jeden pasek tutaj w talii, to tu lepiej, żeby nie było, albo żeby go po prostu nie było widać, to po pierwsze. Każda kurtka za duża, którą macie, będzie fajnie wyglądała właśnie z takim paskiem. Też można tutaj dodać znowu tę zieloną torebkę i będzie super, ale do jeansów, do białych jeansów, do fajnych, szerokich spodni, szwedów też taka stylówka będzie wyglądała super. Wiadomo, że do krótkich spodenek, do kozaków to jest zawsze większe wow, ale zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało z żakietem i ze spodniami. Ale teraz przyjrzyjcie się tej stylówce. Mała zmiana, ale robi bardzo dużą różnicę, dlatego że ta kamizelka też ściśnięta paskiem w talii, ale do zwykłych białych spodni to jest już zupełnie inna stylizacja, dużo spokojniejsza, nieprzegadana, nieprzebrana, więc domyślam się, że to ona przypadnie Wam do gustu, ale możecie mi napisać w komentarzach, czy wolicie wersję z shortami, czy jednak z białymi spodniami. Tutaj też dałam coś cieńszego, bardziej obcisłego pod spód, też żebyście mogły zobaczyć różnicę. To akurat Basic, taki śliczny niebieski polskiej marki Mi Complete, którą już tutaj zresztą u mnie wielokrotnie widziałyście. Inną wersją tej stylizacji może być po prostu stylizacja z jeansami. Wtedy będzie jeszcze spokojniej, ale ten pasek w talii, on zawsze doda takiego modowego sznytu, więc myślę, że będzie super. Trik z paskiem w talii przy czymś za dużym spokojnie do marynarki można zastosować, tak jak tutaj widzicie. Ja akurat wybrałam tu trochę lżejszy, trochę bardziej elegancki pasek i pasek i marynarka są marki Silky Mood do moich białych spodni, które noszę już tak długo, że wstyd, jak stylistka może tak długo chodzić w jednych spodniach. Oczywiście żartuję. Najważniejsze jest to, żeby mieć to w szafie. Jeśli Wy się zastanawiacie, czy macie to w szafie, czy jest tam wystarczający porządek, a może chcecie po prostu zacząć tworzyć szafę idealną. Jeśli tak, zapiszcie się na www.szkoleniaosy.pl na bezpłatny webinar, który już w poniedziałek o 20:00. W poniedziałek 1 marca, bo wiem, że nie wszyscy oglądają odcinki w niedzielę, kiedy one są publikowane, oglądacie je też później. Wracając do stylizacji, to w szafie też mam moje sandałki na delikatnym obcasie. Już Wam pokazuję. I te sandałki też są taką sztuczką na umodnienie stylizacji, dlatego że super modne już od tamtego sezonu są sandałki, których prawie nie widać, więc one do każdej stylizacji, nawet najzwyklejszej, wprowadzą element mody, czyli można je też zaliczyć do sztuczek blogerek modowych na wiosnę. Do zaprezentowania tego zestawu musiałam poprosić o pomoc Michała, ponieważ sztuczka jest następująca. Biała koszula pod obcisłą sukienkę, ale żeby ona tutaj w miarę dobrze leżała, to ja już nie potrafiłam jej ładnie ułożyć, więc Michał musiał ją pociągnąć od dołu, żeby nie było jej aż tak widać. Oczywiście jeśli macie podobną sukienkę, która jest z twardszego materiału, to po prostu tych wszystkich fałdek od koszul nie będzie widać, to po pierwsze, a po drugie może niepotrzebnie się przejmujemy tym, bo przecież wiadomo, że pod sukienką jest koszula i może być widać guziczki i świat się od tego nie zawali. W każdym razie blogerki światowe uwielbiają nosić koszulę pod cienką sukienką. Moim zdaniem to jest bardzo fajna sztuczka na polską wiosnę, bo taka wydekoltowana sukienka z odkrytymi plecami jest raczej u nas na lato, a nie na wiosnę. Do tego wspomniane sandałki, czyli te, których w zasadzie nie widać. I stylówka gotowa. Ale uwaga, kolejna sztuczka, która będzie bardzo fajnie do tej stylizacji wyglądała, to
dowiązanie apaszki do ulubionej torebki, koszyka albo nawet zawiązanie nią kucyka. W każdym razie apaszka jako dodatek nadal trzyma się bardzo, bardzo mocno. Ja tutaj dowiązałam ją do mojej malutkiej torebki Lobos. Ta apaszka ma dla mnie szczególne znaczenie, bo jest to apaszka po mojej babci. I dobrze, że mam chociaż jedną w szafie, bo ja apaszek raczej nie używam, nie noszę, ale ta super do odcinka mi się przydała, także dzięki babciu. I zobaczcie, do tej stylizacji taka torebeczka z właśnie apaszką też wygląda super. Ten głęboko grafitowy kolor sukienki fajnie współgra również z brązem. Także spokojnie możecie właśnie w taki sposób odświeżyć swoje torebki, jeżeli macie je w szafie, nie chcecie kupować nic nowego, bo pamiętajcie, najpierw sprawdzamy, co mamy w szafie. Zresztą tak brzmi tytuł mojego kursu www.maszto.pl. I możecie mi dać znać, czy próbujecie, czy podoba Wam się taka apaszka przy torebce. Dla mnie jest bardzo, bardzo spoko. Strasznie jest dużo przebierania w dzisiejszym odcinku, więc bardzo Was proszę o docenienie naszej pracy. Więc proszę, żebyście subskrybowały kanał, dały lajka, bo wtedy wiem, że ma sens kręcenie dla Was takich odcinków. Ostatnia rzecz. Dobrnęłyśmy do ostatniej sztuczki blogerek modowych. Ona jest bardzo prosta. Próbuję Was przekonać do niej już od bardzo, bardzo dawna. Mianowicie jest to noszenie sportowych butów do eleganckich sukienek. Zobaczcie. Ja do tej sukienki dobrałam mój ulubiony model, czyli buty Fila. Mam różowe, złote i białe i noszę je na zmianę. Bardzo, bardzo lubię. Trochę już się czuję jak kolekcjonerka. Te złote przywiozłam sobie jako pamiątkę z naszych wakacji w Dubaju. Sukienka jest już taka dość sexy, powiedziałabym, bo ma i dekolt, jest krótka, ma wycięcie, ale jak nie chcecie nosić sportowych butów do takich sukienek, to do takich letnich, zwiewnych, długich, krótkich, też sportowe buty będą wyglądały bardzo, bardzo spoko i bardzo modnie, dlatego że też każda sukienka traci tę swoją taką trochę, wiecie, zbyt elegancką, trochę snobistyczną nutę, a zaczyna być taka właśnie spokojna, na luzie, na wyjście, żeby kupić sobie kwiaty, żeby wypić kawę na wynos i tak dalej, i tak dalej, albo po prostu spotkać się z przyjaciółką. Niechcący, bo to nie było planowane, ale w sumie w mojej szafie tak jest, bo zawsze się zastanawiam, wybierając jedną rzecz, czy pasuje do trzech rzeczy w mojej szafie, więc niechcący okazało się, że z dzisiejszego odcinka wyszła nam też mini garderoba kapsułowa, bo te wszystkie rzeczy można ze sobą mieszać i fajnie ze sobą pasują. Przykład pierwszy z brzegu. Ta za duża marynarka. Zobaczcie, jak super wygląda z tą sukienką. Sukienka nagle traci swój randkowy charakter i znowu zaczyna być taką fajną, miejską sukienką. Możemy dobrać do niej... Coś mi tu spadło, nie przejmujemy się tym. Możemy dobrać do niej białą torebkę na złotym łańcuszku, żeby fajnie pasowała do tych sportowych butów. Ale jeżeli chcemy iść na randkę, to właśnie te sandały ledwo widoczne sprawią, że sukienka będzie taka delikatniejsza, subtelna i kobieca. A jak ma być z pazurem? Zamieniamy żakiet na jeansową katanę czy jeansową kurtkę i też będzie super fajnie. Dobra, jeszcze nie zapomnijcie mi napisać, która stylówka najbardziej Wam się podobała i widzimy się za tydzień. A za tydzień za tydzień odcinek będzie absolutnym sztosem. Jestem pewna, że bardzo Wam się spodoba. Do zobaczenia!